dniu dzisiejszym po raz 23 na torze Ośrodka Sportu i Rekreacji został zorganizowany Bal Gałganiarzy. Impreza tradycyjna, która odbywa się zawsze na zakończenie ferii zimowej. Głównymi organizatorami tej zabawy był Zarząd Miejski TKKF oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W programie imprezy znalazły się konkurencje sportowo-rekreacyjne, wyścigi na dystansie 200 metrów oraz oczywiście punkt kulminacyjny, którym był Bal Gałganiarzy. Czyli osoby, które przyszły przebrane na lód, prezentowały swoje prześliczne przebrania. Każdy uczestnik imprezy dostał kartę, która upoważni go do losowania upominków rzeczowych, a trud każdego przebranego został nagrodzony słodką paczką. Uczestników w tej edycji było bardzo dużo, gdyż rozdanych było ponad 300 talonów, a wszystkich uczestników szacujemy na około 500 osób. Dziękujemy serdecznie, bo dzięki tylko sponsorom i osobom, które wspomogły tą imprezę, mogliśmy to zorganizować. Także wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tych zawodów, serdecznie i gorąco jako główni organizatorzy. Dziękuję.
grupy dzieciaków, które zakwalifikowały się do naszego finału. Przypomnę tylko, że wybieramy dwa najładniejsze przybrania. Oczywiście owacjami i oklaskami, a jury, które tutaj stoi po tej stronie, będzie po prostu oceniać długość tych oklasków. Dzieci same i rodzice wybierają, kto jest najładniej przybrany z tych wszystkich dzieci. Dziękujemy ślicznie za przybrania. Fotografowie, proszę teraz, macie jedną minutę na to, żeby te dzieciaki piękne sfotografować i pokazać w macie lokalnej. Dzieci się pięknie, co miały serdecznie, jeszcze raz dziękuję.